Cześć. A oto długo zapowiadana druga część nocy, pierwszej nocy w Minecraft, niech tytuł was nie zmyli. Jeżeli ktoś nie oglądał pierwszej części, to w sumie zapraszam, bo nie zrozumiecie, o co w tej części chodzi. Więc najpierw obejrzyjcie sobie ten filmik, a potem dopiero przyjdźcie tutaj. Więc możecie sobie już po prostu stąd wyjść. A jeżeli oglądaliście pierwszą część już, no to pewnie znacie zasadę, tak? W pierwszej fazie tego odcinka, czyli w wieczorze, zaczniemy craftować nasze wszystkie itemy z pierwszej części. A w etapie noc zaczniemy walczyć z potworami, które w sumie też wymyśliliśmy. Będzie bardzo spontaniczny odcinek, więc zapraszam do oglądania. Ale zanim jeszcze obejrzymy główny filmik, to chciałem wam trochę opowiedzieć o Jahaha. Nie wiem, jak się odmienia. Jahaha. Jahaha to kreatywna platforma, która umożliwia twórcom tworzenie interaktywnych doświadczeń w trybie wieloosobowym 3D. Czyli krótko mówiąc, możecie tam tworzyć jakieś własne gierki, jakieś własne projekty, jakieś własne miejsca wygenerowane 3D, których byście nie byli w stanie stworzyć w jakimś innym programie. Jahaha to oczywiście wszystko wam oferuje i to w bardzo prostej formie do tego. Gdyż nie musicie ani umieć projektować w 3D, ani programować nawet. Użytkownicy Jahaha zawdzięczają sporo ogromnej bibliotece różnych projektów, modeli, a nawet samych po prostu funkcji, które już są zawarte w tym programie. Jedyne, z czym będziecie mogli mieć problem, to z własną wyobraźnią. Jedyne, co musicie użyć, to swoje własnej wyobraźni, jak dane elementy połączycie i co dane elementy będą znaczyć w waszym projekcie. Do tego możecie się nawet łączyć ze swoimi przyjaciółmi, gdyż jest tam tryb wieloosobowy i możecie być razem w danym projekcie, możecie razem tam odkrywać świat, który stworzyliście. Więc jeśli jesteście zainteresowani, jeśli interesuje was taka zabawa połączona z nauką, no to wejdźcie sobie w opis, tam macie do wszystkiego linki, możecie sobie to sprawdzić, a sama platforma jest w 100% bezpieczna. To tyle, a teraz przejdźmy do głównego filmu. Okej, guys, wieczór. Wiecie, na czym polega wieczór? Wieczór polega na tym, że zaczynamy craftować nasze miejscówki razem z itemami i tworzymy jakieś nowe rzeczy. Pierwszy pomysł, jaki macie? Obserwować gównem na patyku cały plac zabaw. Obserwować gównem cały plac zabaw? Takie pytanie. Czemu chcesz obserwować cały plac zabaw dzieci gównem na patyku? Było. Wysmałowane. Wysmałowane aż dosyta, a wylizane będzie. Ja pierdolę. Dobra. No to okay, co? To... I co w tym pomoże? Co w tym pomoże? Nie wiem. Ej, chłopaki, jest problem. Jaki? Mówiłem się młotkiem i wyjebałem dziurę w biurku. Czemu masz młotek przy biurku? Przepraszam, co, jak użyliśmy gówna na patyku, już więcej go nie możemy użyć? Nie. No bo straciliśmy ten przedmiot, gościu. Okay, dobra. Było warto, było warto. Dobra, teraz. Mam zajebisty plan. Usuwamy mancia. Wyklegną mandzie i chuj. Tego? No czy błaga ten crafting? Do kibla go daj, do kibla miałeś go dawać. Do kibla go daj. Wtedy tworzy się fuzja. Tworzy się fuzja Mandzio na Twitchu. Mandzio Twitch! Mandziocha na Twitchu, let's go! Mandzio. Według mnie do... Weź trochę ino niżej truchu. Wyżej. Ino. Do bazy faka, według mnie trzeba dać dziotka z ciupago i trzeba dać wiotraki. Dziodek z ciupago to jest przywódca, a wiotraki to kurwa armia. Nie mam pomysłu, kurwa. Nie równa się wiotraki. Robimy armię klonów. Armia klonów bez skitu! Masowo! Dziadka ściupaku będziemy klonować. Masowo. To jest piękna sprawa. Mówiłem ci, że sperma to jest najlepsza rzecz na świecie. Ja mówiłem wam, że ten dziadek jest fajny. Nie mówiłeś. Mówiłem, że dziadek jest zajebisty. Dobra, za dużo da armię, chłopie. Nikt sobie z nami nie da rady. Okej, okay, mamy armię. Dobra, usuń jednego chociaż stąd. Usuń jednego, okej? Okay? Zabijmy jednego na start. No i git. Usunąłeś puta, ujebałeś mu nogi. To będzie ten niedorobiony. O, to Pablo, tobie. Dobra, Pablo, teraz zamknij Mogdę. Ja bym połączył gate detector na szczycie tego,
żeby pilnował, aż będą przychodziły potwory, jakieś geje czy coś. Ale Kamil, daj już to, obsmarowanego. Obsmarowany gównem już jest, nie musimy tam. A, faktycznie, bo tu jest na dole. No do gówna to wpierdol. I chuj. I chuj. Dobra. Kamil, połącz. Poczekaj chwilę, bo chyba ktoś krzyczy w tle. Chyba brat krzyczy. Gruby uciec brata. Kamil. Dawaj. Czekaj, bo jem. Nie mówi się z pełnymi ustami. Dobra, szybciej, bo ja zaraz będę musiał kończyć. No i zajebiście. Pozbędziemy się problemu. Giga Chada połącz z ojcem Mateuszem i Smakuwą. Korona na głowie, tak? On jest szybkością. I połącz Chada z Koblem i wiesz, co ci wtedy wyjdzie? Zobacz, co ci wyszło. Na PW zobaczysz dokładny crafting tego, co ci wyszło. Patrzcie, chłopaki, patrzcie, połączyliśmy te wszystkie rzeczy. To jest fuzja wszystkiego. Powstało to. Giga Chadzie. Weź na niego jeszcze wrzuć ten koronę z Burger Kinga. Dokładnie tak. Ale mandzia usuń. No i powstała nam główna postać, główny bohater. Z połową korony Burger Kinga. Tak, bo... Po prostu mu zabrali. No, zajebali mu. Knack, knack. Pablo, nie rób tak. Niech tak, Pablo, nie. No w sensie to może po prostu przenieść już. Zobaczymy co. Nie wiem, jeszcze wrzuć do bazy Pabla czy coś. Dalej. Tak. Tutaj wysyłałbym generalnie, żeby zachęcić ludzi do szczepienia, bym po prostu, wiesz co, zrobił. Włożył tutaj taką. Żeby przyszli. O. Nikt nie przyjdzie, sklepi smutnej siedzi. To jest no tym, to jestem ja, kiedy przedstawiam matce mój domek z Minecrafta. Dobra, chłopaki, to jest nasz staw. Dobra, przedstawiam wam moby. Pierwszy mob to jest El Pablo Zdobywca. Ma mocne, lecz wolne ataki, mocne strony, wysoka inteligencja, umiejętność zabijania wzrokiem. Słabe strony. No oko mu spierdala, więc ma problem z mocą wzroku. Jest wrażliwy na ataki wiewiórkami i kamelami żółtymi. Panowie, co dałoby radę zabić wielkiego Pabla? Tracimy kilka klonów. A Chad płacze. A Chad płacze krwią. Sperma moich drogów. Na szczęście nasz gay detektor dobrze zadziałał, bo zobaczyliśmy tego geja zanim przyszedł do nas. I straciliśmy tylko kilka tego, tylko kilka klonów przez to straciliśmy. Kilka klonów, dobra. Pierwszy poszedł. Drugi potwór. Wiesz co, dobra, zacznijmy od tego. Pablo, wytłumacz mi, co to robi. Masz inny opis pełny. Dobra, Pablo. Zobaczmy opis. Masz podpisane. Perki. Rozpierdalanie nosów Johnem. Zdrowie 9999 HP. Dobra, to kuźwa Mandzio go rozkręca i chuj. Mandzio z Twitcha bierze go rozkręca, co za problem. Mandzio też płacze. Uznajmy, że chociaż raz w życiu mieliśmy styczność z tym mobem. Dodatki. I chociaż raz nas upierdolił. Samotność. To sprawdzian z przyrody. Kurwa mać. Sprawdzian z przyrody jest kurwa. To dzisiaj mi się śni po prostu, jak pani od przyrody podchodzi do mnie i mówi: wymień top 5 jezior w województwie marwińsko-mazurskim. To dzisiaj mi to się śni. Znasz to 5 jezior? Wymienisz. Bajkał. Bałtyk? Wymień. Oh fuck, ale niestety rozjebali nam dom Skepiego. No i Skepi znowu ma powód do bycia smutny. Skepi też płacze krwią. Okej, okay, następnym mobem jest... Nieśmieszny. To nie jest problem zbytnio wielki, żeby... Tylko pokonać. Podamy go. Straciliśmy wiele widzów, to fakt. Ale śmierć jego ucieszyła Chada. Aż się poczuł śmieszniejszy. Gay detektor strasznie zaczął bić. Rozjebał gay detektor po prostu. Emil, to jak będziemy wiedzieć, że następny mob idzie? No właśnie, nie zauważyliśmy, że następnym mobem jest... Fatnap, Big Boy Halo, Jim Not Found, Dream! Cóż. Dream Team, nie zauważyliśmy, kiedy przyszli. Rozjebali nam punkt szczepień. Dream nienawidzi zarówno osób czarnoskórych, jak i szczepionek. Dream po prostu nienawidzi.
Skopnego też nie lubi. On jak Joker wygląda, stał się Jokerem. Ta sytuacja zmieniła jego życie. Cześć, ale czat dalej jest z nami, co nie? Jest z nami, ale stał się chory. Stał się pojebem. Stał się pojebem totalnie. Teraz będzie kradł krótkofalówki, kurwa, biedny. Okazało się też, że mamy kreta, panowie. Nie. Mamy kreta. Mandzio! Pokonaliśmy Dream Team? Pokonaliśmy Dream Team. Było ciężko, ale pokonaliśmy Dream Team. Po prostu włączyliśmy cheaty w Minecraftzie. Ale to spoko. Następnym mobem. Potężnym mobem. Wow. Patek z gównem i wygraliśmy. Nie wygraliśmy, no straciliśmy patek przez to, chłopaki. Ale mam obsparowany cały ten, cały osiedle. No tak. Zrobimy drugi. Next! Byliście kiedyś w parku, prawda? Ze znajomymi. W grupie ciebie nie pytam akurat. Nie odpowiadałem. Zaczęło się wam chcieć szczać oraz srać. Tak. A było coś środek miasta. I było, było tylko to. Tak, o kurwa. Nie chcę nic mówić, ale w środku nie wiecie, co na was czeka. Kurwa, nie wiemy. On powrócił! On powrócił, panowie. Dziadyga się załamał. Przestał narobić moby. Nie. Straciliśmy moby. Nie, nie, nie. Mandzioka rozjebali całkowicie. Zaczęliśmy bardzo pochopne kroki robić. Mnożyć Mandzioka. To nie był najlepszy pomysł. To nie był najlepszy. Ostatni potwór. Jakby... Winter. Tentacion. Tentacion. Pierwsza to znaczy oczywiście to na Mandzia. Straciliśmy generator ludzi. Straciliśmy czada. Panowie, przetrwaliśmy. Przetrwaliśmy pierwszą noc. Chłopie w klej. Ale jakim kosztem? Jeszcze... Ale jakim jeszcze kosztem? Jeszcze jeden mapem został. Jakim? Kosztem. Jakim kosztem to zrobiliśmy, chłopaki? Wygraliśmy, ale jakim kosztem?